Witam was bardzo serdecznie, kochane siostry, drodzy bracia. Nie wiem, czy dociera to do nas, że nowy rok mamy, że dzisiejsza niedziela to pierwsza niedziela tego nowego roku. Co prawda tydzień, który jest za nami, to był niesamowity tydzień, bo jak w Dziejach Apostolskich spotykaliśmy się codziennie w świątyni zboże Betel, przeżywając wspaniały czas i koncertu, a potem czas modlitwy, postu. Ja, moi drodzy, chciałbym dzisiaj kontynuować temat rozpoczęty w święta. Mam nadzieję, że jeszcze coś pamiętacie, tak? Żałuję, że zapytałem, bo jakaś grobowa cisza. To przypomnę przynajmniej tytuł. Tytuł był Dzień Króla. Celowo wycięte było Dzień Narodzin Króla. Dzień Króla, bo przeżywamy Dzień Króla. I dziś jest tak samo Dzień Króla. Każdy dzień tego roku, ile nam ich zostało, czy 360, tam jeszcze chyba z groszem, to jest Dzień Króla. To jest dzień Jego mocy, dzień Jego możliwości, dzień Jego namaszczenia, dzień Jego chwały. Czy ją przyjmiemy, to zależy od nas. Moi drodzy, przypomnę jednym zdaniem, bo chcę kontynuować, że mówiliśmy o tym, co w Jego przyjściu na ten świat mamy. Jak wielką moc, jak wielkie błogosławieństwo wynika dla nas z Jego przyjścia, z Jego pojawienia się, a także w konsekwencji Jego śmierci na krzyżu. Moi drodzy, mamy te dwie duchowe perspektywy. Jedna to ta Boża oferta, to co w Nim mamy, czyli zbawienie, czyli uwolnienie, czyli pełną, prawdziwą wolność, radość, moc Ducha Świętego, zwycięstwo w Nim, obfite życie. Prawda? Obfite życie. Jezus powiedział, przyszedłem dać moim owcom życie i obfite. Przede wszystkim te duchowe aspekty. No właśnie, a jaka jest praktyka? Na ile z tego korzystamy? Czy nasze życie codzienne rzeczywiście wygląda tak, jak przed chwilką usłyszeliśmy? Nad tym troszeczkę się zastanawialiśmy. Czy nasze życie jest w pełni satysfakcjonujące? Czy Bóg, patrząc na nas, może powiedzieć tak, to jest obraz, dlaczego ja przyszedłem na ten świat? Czy też patrzy z żalem i mówi, oj, daleko. Daleko im do tego, w czym mogliby żyć. Moi drodzy, ja to poselstwo mógłbym powtarzać co miesiąc, gdybym miał świadomość, że w to naprawdę wejdziemy. Chcę już wtedy, kiedy wygłaszałem to poselstwo świąteczne, wiedziałem, o czym będę mówił następnym razem, bo chciałem po prostu to kontynuować, ale jakiś czas temu wpadł mi w ręce urywek, znaczy jakiś kawałek tekstu z Davida Wilkersona. Pozwólcie, że zacytuję jego fragment. Brzmi on tak. Szatan oszukuje wiele dzieci Bożych w Kościele, powodując ich rozpacz i zamieszanie. Okrada ich z mocy, ze zwycięstwa, radości i pokoju. A o zgrozo, nie jest w domu Bożym zwalczany. Skupiamy się na zaspokajaniu potrzeb ludzi zamiast na zwycięskim życiu w Chrystusie. Skupiamy się na planach, jak żyć, by jakoś przetrwać, totalnie ignorując niebiańską propozycję, jaką nam jest dana w Jezusie Chrystusie. Kościół potrzebuje wielkiego przebudzenia, rewolucji oświecenia, by na nowo zobaczyć, co mamy w Chrystusie. To jest cytat z Davida Wilkersona. Moi drodzy, chcę dalej rozważać właśnie Słowo Boże w tym kierunku. Jak już wczoraj na zakończenie modlitw powiedziałem, że czuję się, nie wiem jak to nazwać wręcz, coś niesamowitego. Tego chyba w takiej mierze nigdy nie doświadczyłem, że moje słowo, kazanie przygotowane zostało przez te 4 dni postu już tu wygłoszone. Przez różne osoby. Więc kto był przez wszystkie 4 dni, ma powtórkę. Ale ja byłem pierwszy. Kto mi nie wierzy, to jego problem. Otwórzmy Słowo Boże na liście do Efezjan.
Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej mocy. To jest fragment modlitwy Pawła. Apostoł Paweł modli się o Kościół w Efezie, a tak naprawdę o cały Kościół. O Kościół dziś siedzący na tym miejscu. Jego modlitwa, pomijając na ten moment szczegóły, jest jedno. Panie, otwórz ich oczy. Panie, otwórz ich oczy. Spraw, żeby widzieli. To jest wołanie apostoła Pawła. Otwórz ich oczy. Niech widzą. W najkrótszym ujęciu chcę przedstawić trzy tematy, o które się modlił. Po pierwsze, żeby widzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Czyli jednym słowem, czym jest nasze zbawienie. Abyśmy mogli dogłębnie poznać moc krzyża. Abyśmy mogli dogłębnie zrozumieć, czym tak naprawdę jest nasze zbawienie, nasz ratunek, nasze życie wieczne. To po pierwsze. Po drugie, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie jest bogactwo naszego dziedzictwa. Słowo dziedzictwo. Czyli spadek, mówiąc trochę inaczej. Czyli coś, co się nam należy. Wiecie, dziedzictwo otrzymują dzieci od swoich rodziców. Świetnym przykładem tu jest ostatnio tak szeroko wspominany historia syna marnotrawnego. Ci synowie otrzymali dziedzictwo. Pomijam, co z nim zrobili. Pierwszy zwany marnotrawnym go roztrwonił, a drugi nawet nie wiedział, że go ma. W tym był problem. On nawet nie był świadomy tego, co ma i nie korzystał. A miał. A cały czas miał. Moi drodzy, bardziej jesteśmy chyba podobni do tego drugiego. Mamy, a na ile korzystamy? Ojciec później mu mówi, synu, wszystko co moje, czyli moje dziedzictwo jest twoje. Należało brać, należało się radować. Moi drodzy, bogactwo nasze, bogactwo, duchowe dziedzictwo, to są wszelkie obietnice. To jest wszelka ochrona, zabezpieczenie, pełnia zwycięstwa, pełna wolności, pełnia radości, pełnia miłości. Śpiewamy taką pieśń, prawda? Nikt nie odbierze mi tego, co mam w tobie. Potem ta pieśń wymienia pełnię radości, pełnię wolności, pełnię miłości, czegoś tam jeszcze nie pamiętam dokładnie. Czy przypadkiem nie kłamiemy trochę w tej pieśni? Chociaż zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzeć. Wiecie, gdybym powiedział, że nikt mi nie ukradnie mojego nowego Mercedesa, to bym miał rację. Wiecie dlaczego? Bo go nie mam. Proste, nie? Więc nie muszę się o niego bać. Nikt mi go nie ukradnie, bo go po prostu nie mam. No i troszkę ten tekst jest taki, że nikt mi tego nie zabierze. Bo pytanie, czy ja to mam? Albo na ile tego mam? Na ile mam tej pełni, o której śpiewamy? To jest ten drugi element, o którym apostoł Paweł się modlił, czyli bogactwo naszego dziedzictwa. I trzeci, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy. Och, tu można się rozwodzić na ten temat, na temat Jego mocy, na temat Jego mocy, potęgi działającej dla nas. Ale chcę iść dalej. Apostoł Paweł modli się, Panie, otwórz ich oczy. Co to znaczy? To znaczy, że potrzebne było otwarcie oczu. To znaczy, że nie widzieli. To znaczy, że byli ślepi. Problem w tym, że to nie było tylko do kościoła w Efezie. To jest kościoła po wsze czasy. To jest również dla nas. Moi drodzy, dowodem na to, na ile widzimy, jest nasze życie. Prawda, że to było podkreślane na modlitwach. Jest nasze życie. Na ile jesteśmy naprawdę szczęśliwi? Na ile jesteśmy w stanie żyć ponad problemami? Na ile jesteśmy w stanie żyć pełnią radości, wolni od strachu, wolni od depresji, naprawdę pełni zwycięstwa?
To jest odpowiedź na to, na ile mamy oczy otwarte na Jego błogosławieństwa. Moi drodzy, więc to jest wstęp. Że mamy problem z tym, na ile widzimy te możliwości, które mamy w Chrystusie. A dlaczego? Kto nas zaślepił? Kto sprawił, że nie widzimy? Odpowiedź jest prosta. Cytuję fragment z innego listu apostoła Pawła. Zaślepił ich umysły Bóg świata tego, czyli szatan, by nie dotarło do nich światło Ewangelii. To 2 Koryntian 4:4. Oczywiście tu jest mowa, to jest kontekst o ludziach niewierzących. Ale tak samo, moi drodzy, Bóg świata tego, szatan zaślepia moje i twoje oczy, abyśmy nie widzieli. To w jego interesie. Wyobraźcie sobie, że on przecież nic nie może zrobić z Bożą ofertą. Nic nie może zrobić z tym, jak Bóg nas powołuje. Z jego powołaniem, z dziełem krzyża. Nie jest w stanie tego pomniejszyć w żaden sposób. Nic nie jest w stanie zrobić z naszym dziedzictwem, które mamy. Nie jest w stanie go uszczuplić. Nie ma takiej mocy i możliwości. Nie ma w stanie ograniczyć, nie jest w stanie szatan ograniczyć Bożej mocy, która może dla nas działać. Prawda? Nie jest w stanie, ale jest w stanie i skutecznie to robi. Zasłonić nam oczy, żebyśmy tego nie widzieli. I efekt ten sam. Moi drodzy, to co mówię, to nie mówię z pozycji kogoś, kto jest mądrzejszy od was. Absolutnie. Stoję razem z wami. I potrzebuję, aby moje oczy otwierały się w tym roku. Abym mógł widzieć razem z wami to wszystko, co Bóg nam darował. Śpiewamy czasem piękną pieśń, bardzo ją lubię. Jak wielki jest Bóg. Lubicie też tą pieśń? Jak wielki jest Bóg. I ładna, melodyjne i piękne słowa mówiące o tym, jak wielki, potężny jest Bóg. To jest pieśń jakby wychwalająca czy podkreślająca Jego moc. A chciałbym dzisiaj, podobnie zresztą jak w wieczór sylwestrowy, to pytanie, znaczy to stwierdzenie przerobić na pytanie i zapytać, jak wielki jest Bóg dla mnie? No właśnie, jak wielki jest Bóg dla ciebie? I to jest pytanie na nowe rogi. Chciałbym, żeby nawet tak, chciałbym nawet zatytułować tak to przesłanie. Jak wielki jest Bóg z dopiskiem dla ciebie albo dla mnie? Bo to jest coś, co determinuje, czy określa to, jak będziemy żyć. I chciałbym w tym przesłaniu na Nowy Rok, które jest dzisiaj w tą pierwszą niedzielę, jakby dołączyć do modlitwy Pawła i razem z nim mówić i modlić się: Panie, otwórz moje oczy. Otwórz oczy Kościoła. Otwórz nasze oczy, byśmy nareszcie mogli zobaczyć, co masz dla nas i zaczęli tak żyć. Żebyśmy nie musieli żyć życiem dużo, dużo, dużo poniżej tego, jak możemy żyć. Moi drodzy, oczywiście to dotyczy tak wielu aspektów, że nie sposób powiedzieć o wszystkich, czy nawet kilku. Chcę powiedzieć o jednym, który wyróżnia się jakby. Ten dzień, w którym rozpoczynamy, znaczy w sensie niedzielnego nabożeństwa, Nowy Rok, w ogóle, kiedy rozpoczynamy Nowy Rok, tak to już jest, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, ale tak to już jest jakby w naszej psychice, że towarzyszą temu jakieś refleksje, jakieś pytania, czy wielokrotnie jakieś obawy, jak to będzie w tym Nowym Roku. I pojawiają się czasem jakieś rozważania, wielokrotnie troski. A moi drodzy, ja wszedłem w ten Nowy Rok z bardzo intensywną myślą, dzieliłem się w czwartek na modlitwie nią i powtórzę. Ta bardzo intensywna myśl to są słowa Pana Jezusa, które brzmią: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Kościele, nie bój się, tylko wierz. W każdym dniu Nowego Roku. Piękne słowa, prawda? Dzisiaj nie mogę was naciągnąć nawet na powiedzenie amen. Piękne słowa? O, jak mi, od razu mi lżało. Piękne słowa. Naprawdę. Tyle, że okoliczności nie były piękne. Padły one w rozmowie Jezusa z Jairem. Przybliżmy sobie tą sytuację. To jest Ewangelia Marka, 5 rozdział, 21 werset i poniższe. Gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugi brzeg jeziora i jeszcze pozostawał nad brzegiem, zgromadził się wokół niego wielki tłum. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jairos.
Gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i gorąco prosił: moja córeczka kona, przyjdź, włóż na nią ręce, uratuj ją, spraw, żeby żyła. Kto jest rodzicem, to chyba najlepiej wie, z jaką determinacją musiał przyjść ten człowiek. W nowszym tłumaczeniu Jairos jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do imienia Jair, więc może nim się będę posługiwał. Moi drodzy, to jest największa tragedia dla rodzica, kiedy dziecko choruje i to na tyle poważnie, że w zasadzie kona. On wybiegł z domu z desperacją. To był przełożony synagogi, więc to nie był człowiek taki gdzieś tam z tłumu. Miał pozycję jakąś. Więc myślę, że wykorzystał absolutnie wszystkie możliwości, jakie oferowała tego wieku medycyna. I nic nie pomogło. I wiedział, że jeśli nie nastąpi jakiś cud, jego córka zginie. I wybiegł z domu w poszukiwaniu ratunku u Jezusa. I spotyka go. I kiedy wypowiedzieli te słowa, ruszyli. Ale znacie tą historię, że w tą sytuację wplotła się druga okoliczność. Kobieta, która krwotok cierpiała od 12 lat. Jakby ona zatrzymała ten pochód tym, że dotknęła Pana Jezusa, że otrzymała uzdrowienie. Pomijam tą historię. I dalej czytamy od 35 wersetu. Ledwie dokończył to zdanie, znaczy Jezus ledwie dokończył swoje zdanie w stosunku do tej kobiety. Ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie od przełożonego synagogi. Twoja córka umarła, donieśli. Dlaczego jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus dosłyszał te słowa i powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Teraz padają te słowa. Moi drodzy, chyba nie ma czarniejszej chwili, kiedy dowiedział się, że już jest po wszystkim, kiedy córka zmarła, kiedy przychodzą do niego domownicy czy ktoś tam posłany z domu i mówią: już daj spokój, wracaj do domu, zajmij się pogrzebem. Za późno, wszystko przegrane. I w tej strasznej chwili padają te piękne słowa: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Moi drodzy, i chcę te słowa dedykować każdemu z nas. I samemu sobie, każdemu z was, słuchaczom, którzy może przez internet będą słuchać. Bo są to słowa niezwykle ważne. Ale tak naprawdę głębiej ich można odkryć tylko w momencie kryzysu. Kiedy coś się zacznie wydarzać, wtedy te słowa nabierają sensu i znaczenia. Mówiąc o kryzysie, mam na myśli cokolwiek. Wyszczególnie może dwa aspekty. Ten jeden, o którym mówiłem, zapraszając na post, to wtedy, kiedy możesz stanąć, czy mogę stanąć, możemy stanąć w tym nowym roku w obliczu jakiegoś wyzwania. Nagle może się wydarzyć sytuacja, kiedy możemy być zaskoczeni jakimś wyzwaniem, które stanie przed nami. Może trzeba będzie komuś w niesprzyjających bardzo okolicznościach powiedzieć Ewangelię. Albo spotkamy się z demonizowanym człowiekiem i Duch Święty nam powie: teraz chcę go właśnie uwolnić. Wtedy chcę, żeby w naszych uszach zabrzmiało: nie bój się, bądź odważny, wierz, jestem z tobą. To jest jeden aspekt. A drugi to doświadczenie. To bardziej zbliżone do sytuacji Jaira. Nie wiemy, co nam rok przyniesie. W jakich okolicznościach znajdziemy się my czy nasi bliscy. Ale gdyby przyszło nam przejść przez trudny okres, niechże to słowo zabrzmi w naszych ustach: nie bój się, tylko wierz. Moi drodzy, ale teraz w tych słowach, które za sekundkę powiem, zbliżamy się do punktu kulminacyjnego mojego przesłania. Te słowa, piękne słowa, albo zadziałają w moim życiu, przynosząc mi ulgę, radość, pokój, zwycięstwo, rozwiązanie, albo będą pustą, martwą literą. Nie pomogą nic. Tak może być. A od czego to zależy? No właśnie, od tego, na ile znam Jezusa. No właśnie, to wszystko zależy od tego, na ile
go poznałem, na ile go znam. Moi drodzy, na ile mam poznanie mojego powołania, bogactwa, dziedzictwa i Jego mocy działającej w nas. Ja już wielokrotnie na tym miejscu używałem tego przykładu, ale pewnie nie wszyscyście słyszeli, więc powtórzę bardzo krótko. Wyobraź sobie, bardziej może zrozumieją to kobiety, dziewczyny, sytuację, kiedy stoisz wieczorem ciemno na przystanku autobusowym, odjechał ci autobus, bardzo niesprzyjające okoliczności, zalesiony teren, sama i podjeżdża samochód. Zatrzymuje się na zatoczce, otwierają się drzwi, zapala się światełko wewnątrz kabiny i widzisz człowieka, mężczyznę, którego w zasadzie nie znasz. Może kojarzysz gdzieś skądś. I z uśmieszkiem zaprasza cię do środka. Co zrobisz? Przypuszczam, że 90% zrobi najmądrzejszą rzecz. W tych zwrot i ucieczka w las. Przypuszczam, że tak większość zrobi. I przypuszczam, że będą mieć rację. Druga opcja. Okoliczność dokładnie ta sama. Podjeżdża samochód, otwierają się drzwi, zapala się światełko i widzisz, że tam twój mąż albo ojciec, brat, ktoś najbliższy. Zrobisz to samo? Uciekniesz? Głupota, prawda? Z radością wsiądziesz. Na czym polega różnica? W drugim przypadku znasz osobę i możesz zaufać. W pierwszym nie znasz i nie potrafisz zaufać. To jest oczywiście taki ziemski prosty przykład, ale coś obrazuje. Kiedy nie znasz blisko Jezusa, nie potrafisz Mu zaufać. Te słowa nie bój się, tylko wierz. W prawdziwym kryzysie mogą nie przynieść ulgi, kiedy Go naprawdę blisko nie znasz. Bo nie umiesz zaufać. To wszystko jest teorią, a nie praktyką, którą możesz przeżyć. A więc jak Go poznawać? Jak poznawać? Pytanie, jak Go mamy poznać? To jest oczywiście proces. To nie dzieje się w jednej chwili. Otwórzmy znowu list do Efezjan. Ten sam list, co przed chwileczką. Trzeci rozdział tym razem. Znów to jest modlitwa apostoła Pawła. I mówi tak. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w sercach waszych, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusową. Abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Jezusie Chrystusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Nie będę się skupiał już teraz na tekście modlitwy, bo on jest naprawdę bliźniaczo podobny do tego, co wcześniej. Znowu apostoł Paweł prosi, abyśmy mogli posiąść pełnię Boga, zrozumieć Jego moc. Ale chcę zwrócić uwagę na ten werset, który jest warunkiem. Jeszcze raz, werset 17. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w sercach waszych, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć. O proszę. To jest atmosfera, kiedy możemy pojąć. Tylko w tej atmosferze, tylko w przebywaniu w czymś takim potrafimy pojąć. To jest miejsce, gdzie otwierają się nasze oczy. Czytamy tutaj o dwóch aspektach. Niech Chrystus zadomowi się we was. Chrystus ma być moim domownikiem. Kochani, Chrystus domownikiem. Mówię przykład normalnej rodziny, nie jakiejś patologicznej. Kiedy jest się w domu z domownikami, to się rozmawia ze sobą. To się wszelkie sytuacje ze sobą konsultuje. To się spożywa posiłki. To jest cudowna atmosfera. To się śpi razem, rozmawia, pracuje. Z domownikiem jesteśmy tak blisko,
Raz jeszcze mówię o normalnej sytuacji. Z domownikiem jesteśmy tak bardzo blisko. I Jezus ma być naszym domownikiem. A nie strażakiem wzywanym do akcji. Panie, ratuj, bo się pali. Uratował? Okej. Jesteś, Panie Jezu, wolny do następnej akcji. Jak się będzie palić, to będę Cię wołał. Niestety wielu z nas tak funkcjonuje. A Jezus ma być domownikiem. Domownikiem zamieszkałym w nas. Kiedy z Nim przebywamy, karmimy się, słuchamy, rozmawiamy. To jest pierwsza myśl. A druga to jest relacja miłości. Zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Jak szybko rośnie korzeń? W jeden dzień urośnie? To jest proces, prawda? To jest właśnie proces naszego codziennego przebywania z Nim. Kiedy Jezus jest naszym domownikiem, to korzeń rośnie. To wkorzeniamy się w Jego miłość. I nie da się potem tego już rozerwać. O, potem możemy śpiewać, nikt nie odbierze mi tego, bo już korzeń trzyma. Bo wtedy to jest realne. Wielokrotnie, moi drodzy, przypominamy sobie i mówimy o stole Bożych błogosławień. Zresztą to jest biblijny obraz. Psalm 23, a psalmista mówi o stole błogosławieństw, o którym może się sycić nawet pośród nieprzyjaciół. Wielokrotnie mówimy o tym, że stół Bożych błogosławieństw jest zastawiony. Ktoś nawet kiedyś miał widzenie, nie wiem, czy to Janusz, czy ktoś miał widzenie dotyczące dokładnie naszego zboru, jak tam na dole w szatni był stół szwedzki, pięknie przystrojony, z pełnym wszystkim, co może tylko tam być, wszystkimi smakołykami. A my po nabożeństwie żeśmy schodzili i mało kto w ogóle się przy nim zatrzymał. Dziwne, nie? Po nabożeństwie to już z reguły głodni, a wszyscy przeszli. Może nie wszyscy, ale większość. Ktoś tam może dziubnął do czegoś. Mało kto tak naprawdę coś zjadł. Ale chcemy mówić w tym obrazie o stole duchowych błogosławieństw. Moi drodzy, jak to jest, że dziecko Boże żyjąc w smutku nie sięga po radość na ten stół? Że dziecko Boże żyjąc w jakimś zamieszaniu nie sięga po rozwiązanie tam na ten stół? Że Boże dziecko, żyjąc pod brzemieniem trosk, nie sięgnie po rozwiązanie. Nadal idzie sam. I tak mogę kontynuować przykłady. Sami wiemy, jak wiele rzeczy moglibyśmy sięgnąć, a często nie sięgamy. Jak to jest możliwe? Przejdę znowu z powrotem do tego fizycznego obrazu stołu. Jak to jest możliwe? To trochę jest nielogiczne, że jest stół, a człowiek nie sięga. Czy jeżeli ktoś wykupuje sobie w czasy, czy jakiś tam weekend w hotelu, czy coś i w cenie ma śniadanie, czy tam pełne wyżywienie i wie o tym, że go ma, wie o tym. Nie pomijam sytuację, że mógłby ktoś nie wiedzieć, ale ma to. Schodzi na dół do stołówki, widzi stół i gdyby nie jadł, to jest coś nienaturalnego, prawda? Coś tu nie gra w tym. Dlaczego? No chyba, że pości, ale pomijam to. Moi drodzy, my w duchowym aspekcie, nie sięgając, to nie dlatego, że nie chcemy, tylko nie widzimy tam nic na tym stole. To jest zasłonięte. Nic szczególnego tam nie widać. I dlatego nie sięgamy. Dlatego apostoł Paweł modli się, Panie, otwórz ich oczy, żeby zobaczyli, co na tym stole jest. Nie czerpię z Bożych błogosławieństw, bo tak do końca tego nie widzę. Niby znam Jezusa, ale trochę teoretycznie. Niby znam Jezusa, ale trochę powierzchownie. Efezjan 1,17 czytaliśmy tą prośbę, tam jest użyte słowo, aby dogłębnie poznali. Aby dogłębnie poznali. Czy znamy Jezusa dogłębnie? Moi drodzy, przeczytam to słowo z Izajasza, które było przeczytane. Wiecie, kiedy ja usłyszałem, że Agnieszka otwiera to miejsce, myślałem, że mnie z butów wyrwie.
bo miałem to napisane już. A to słowo brzmi tak. Słuchajcie niebiosa, wsłuchaj się ziemio, ponieważ Pan przemówił. Synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni mi się zbuntowali. Bydle zna swego właściciela, a osioł żłób swoich panów. Izrael natomiast mnie nie zna. Mój lud mnie nie rozpoznaje. Tak naprawdę to jest dramatyczne stwierdzenie. Głupsi niż zwierzęta. Osioł wie, gdzie jest żółb. Wiecie, kiedy osioł jest głodny, to wie, gdzie ma iść. I wie o tym, że tam coś znajdzie. I nie musi być głodny. I nie jest. A Izrael mnie nie zna. I chodzi głodny. Jakże smutne to jest. Ale moi drodzy, Bóg mówił do nas przez ten czas postu i modlitwy właśnie w tych myślach, nie po to, żeby wystawić nam diagnozę, ale żeby nam raczej wystawić receptę po diagnozie. Moi drodzy, jak to jest, że czasem znamy słowo, możemy go nawet cytować, a ono może albo działać w nas, albo nie za bardzo. Dam przykład. On się wielokrotnie w Biblii powtarza. To sytuacja, kiedy Jezus mówi coś w podobieństwach do wszystkich, do całego tłumu, a potem uczniowie na osobności pytają go o znaczenie. Troszkę to rozwinę. W Ewangelii Marka jest opisana jedna z takich sytuacji, kiedy Jezus mówi podobieństwo o siewcy. I tłumy słuchają. Jezus mówi podobieństwo o tym, że jest siewca, że ma ziarno, że je wysiewa na różne gatunkowo glebę. To ziarno potem wzrasta, wydaje lub nie wydaje owocu. I wszyscy słuchają i mówią piękne słowa. I mówi jak moc mający. Wspaniała nauka. Ale co z tego? Czy oni coś z tego rozumieją? Czy oni coś z tego potrafią w życiu zastosować? Jezus nawet nic więcej nie tłumaczy. Nawet mówi im tak, kto ma uszy, niechaj słucha. I tyle. I te tłumy się rozeszły. Poszły do swoich domów. I wyobrażam sobie sytuację, że ktoś wrócił do domu, sąsiad go pyta, byłeś na spotkaniu tam nad jeziorem, tam Jezus usługiwał. No tak, byłem, to powiedz mi, co mówił. Chciałbym wiedzieć, bo nie mogłem być. Zakładam, że on potrafi mu powiedzieć słowo w słowo, co usłyszał. Całe to podobieństwo mu streścił. I co? Ile życia to wniosło w tą rozmowę? Co, jak oni z tego mieli żyć? Co to przyniosło? To była tylko teoria, której kompletnie nie rozumieli. Usłyszeli, no fajnie, ładnie to brzmi. I tyle. Moi drodzy, objawienie mieli ci, co spędzili czas z Jezusem. Zobaczcie, objawienie prawdy mieli ci, co poszli za Jezusem, co spędzili z Nim czas. Ci, co usiedli z Nim do posiłku. Uczniowie usiedli z Nim do posiłku. Mieli czas relacji, czas rozmowy, czas, kiedy towarzyszyli Jemu po prostu. I w czasie tej relacji zapytali Go o to, co to znaczy. I przyszło objawienie. I przyszło zrozumienie, co to tak naprawdę znaczy. Oni dopiero poznali głębię tego słowa. Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Zrozumiałbym to tak, jeżeli chcesz coś z tego zrozumieć, jeżeli naprawdę chcesz zrozumieć, co ja do ciebie mówię, to musisz za mną iść. To musisz spędzić ze mną czas. To musisz szukać odpowiedzi. To musisz pytać mnie o to. Moi drodzy, Jair, wracam do jego osoby. Kiedy usłyszał te niesamowite słowa, nie bój się, tylko wierz. Wyobrażam sobie, jak w tym momencie przylgnął do Jezusa. Wiecie, miał dwie opcje. Mógł nie uwierzyć, mógł rzeczywiście pójść, wrócić, zająć się pogrzebem. Wybrał co innego. On wybrał, żeby wierzyć. Ale wyobrażam sobie tą sytuację. Wyobraźcie sobie te tłumy, tych ludzi, którzy mówią, to już nie ma sensu. Wiecie, on chciał być najdalej od tych głosów.
a najbliżej Jezusa. Wyobrażam sobie, że on na ile to było możliwe i wypadało w tamtych czasach, znalazł się najbliżej Niego, żeby Jego słyszeć, a nie tych, którzy siali niewiarę w jego słowa. Moi drodzy, słowa nie bój się, tylko wierz. Wtedy nabiorą znaczenia i wtedy przynoszą nam rozwiązanie, kiedy będziemy blisko z Jezusem. Kiedy On będzie naszym domownikiem. Kiedy będziemy zakorzenieni w miłości. Tego wam i sobie życzę z całego serca. Aby Jezus był naszym domownikiem i abyśmy mogli w Nim wzrastać. Pamiętacie moje życzenia w pierwszych minutach Nowego Roku? No nie mówcie, że nie pamiętacie. Na pewno pamiętacie. Na pewno pamiętacie. Abyśmy robili postępy. Aby nasze postępy były widoczne dla wszystkich ludzi. I to jest droga do tego, abyśmy tak mogli żyć. No dobrze, a jaka jest alternatywa? Jeżeli nie, to co? Oczywiście przecież nie musimy. Możemy wysłuchać i nic z tym nie zrobić. Możemy po prostu zająć się sobą, swoim życiem. Nie musimy tak bardzo się tym przejmować. No okej. Tylko wiecie co? Wtedy nie dziwmy się, że w naszym życiu jest brak pokoju, brak radości, że troski nas owładają, że każdy drobny problem to już wielki problem od razu. Troski i zmartwienia są czasem chlebem powszednim ludzi wierzących. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że czasem trudno sobie wyobrazić, jak to żyć bez nich. Takie to normalne. No przecież o coś się trzeba troszczyć. Słyszałem takie słowa nieraz. A nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest groźne. Jak to jest niebezpieczne. Troska jest bronią w ręku diabła. Jezus w Ewangelii Mateusza mówi takie ważne słowa. Dwom panom służyć nie możesz. Nie możesz jednocześnie służyć Bogu i Mamonie, czyli Bogu i Szatanowi w tym kontekście tam. A dalej mówi, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się. No właśnie. Jeśli znamy to słowo, nie troszczcie z listu Piotra, bo on ma o was staranie. No właśnie. I tu jest klucz. Jeśli mam oczy otwarte na jego wielkość, jeżeli rozumiem, kim on tak naprawdę jest, to mam podstawę do tego, żeby się nie troszczyć. Jeśli tego nie widzę, będę się troszczył. I nic mi nie pomoże powtarzać po raz dziesiąty nie troszczę, bo tego nie widzę. Bo nie mam fundamentu, który mi to umożliwi. To będzie na krótką metę. I wracam do trosk. Moi drodzy, a to jest tak niebezpieczne. Mieliśmy niesamowite przesłanie, kiedy brat Janek Śliwka na modlitwach opowiadał nam pewien sen. I chciałbym, żeby go na zakończenie powtórzył. Proszę, Janku. Tak, chciałbym na koniec jeszcze podzielić się tym snem. Niemniej, zanim do niego przejdę, na Nowy Rok miałem takie pragnienie wysłać wielu wierzącym życzenia. I nie wiedziałem, jakie to życzenia wysłać. Ale w pewnym momencie przyszedł mi jak błyskawica werset z pierwszego listu Piotra, właśnie z 5 rozdziału, od 6 wiersza do 10. Może przeczytam go. I właśnie ten fragment miałem zamiar wysłać. Powiem szczerze, że nikomu nie wysłałem. Wysłałem tylko żonie. Ale nie zdałem sobie sprawy, że dzisiaj ten werset będę mógł przekazać wam jako moje życzenie. Ale Bóg po prostu później poprzez sen jak gdyby dał mi wyraźne zrozumienie, jak mamy zastosować ten fragment. A więc czytamy. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Długie te życzenia są, ale one są bardzo, bardzo takie wymowne. Wiecie, ja w tym czasie, na przełomie roku, tak dosyć jakoś źle czułem. Byłem taki trochę przygnębiony. Ta pogoda była też taka niezaciekawa. Pamiętacie, deszcz, ciemno, takie krótkie dni, w ogóle taki duch przygnębienia mnie ogarnął jakoś, a na dodatek jeszcze się po prostu źle czułem fizycznie. Ale dostałem takie słowo i po prostu byłem taki zachęcony tym słowem. Położyłem się spać i w nocy miałem sen. I śnił mi się taki dosyć mocny sen, który chyba długo będę miał w pamięci. Otóż śniło mi się, że byłem w pewnym budynku i w tym budynku przy ścianie, w środku oczywiście, widziałem takiego dużego, jakby posąg to był, węża. To był wąż taki dosyć gruby, wąż boa, jak takie te grube węże są. Z tym, że ten wąż właśnie tak wyglądał, jakby był w stanie jakiejś śpiączki, jakiejś hibernacji, jakiegoś zamrożenia. Nie był po prostu groźny. I wydawało się, że jest niegroźny i tak dalej. Ale w pewnym momencie zobaczyłem pewną osobę i to jest takie może na pewno ostrzeżenie, dlatego że to była osoba z naszego zboru, która w tej chwili już nie żyje. I ta osoba zaczęła jak gdyby się przytulać do tego węża, zaczęła go dotykać i zaczęła go wręcz brać na siebie i w ten sposób jak gdyby pobudziła tego węża do tego, że on się obudził, że on jak gdyby zaczął się rozbudzać. I ten, ja mówię, co ty robisz, człowieku, co ty robisz? Uciekaj od tego węża, nie dawaj miejsca, bo to się źle skończy i tak dalej. I ja po prostu tylko patrzyłem się, jak w pewnym momencie ten wąż już się zaczął tak budzić i ten wąż, widziałem paszczę, jak mu tu na głowę tak dał tą paszczę. I ja po prostu tak krzyczałem do niego, żeby się otrząsnął, żeby się nie bawił z tym wężem, bo on się tak wręcz jak gdyby bawił z tym wężem i myślał sobie, że nic się mu nie stanie. I wtedy on jak gdyby w ostatnim momencie się jak gdyby ocknął i jak gdyby go ściągnął z tej głowy, tą paszczę. Ja już później uciekłem i jak gdyby dalsza część już jest poza mną, poza tym snem. Więc kiedy się obudziłem, zobaczyłem pewien obraz, od razu skonfrontowałem to z tym słowem. Kochani, ten człowiek, który mówiłem, że to był ze zboru, to był rzeczywiście człowiek, który znał Pana, który oddał mu swoje życie, Bóg go wyrwał z grzechu, ale później właśnie poprzez jakąś nieuwagę swoją, nie znam dokładnie, ale wiem, że przez różnego rodzaju nieuwagę po prostu wszedł znowu w grzech i zaczął jak gdyby się bawić, pomimo nawet upomnień, pomimo różnych tam interwencji, po prostu ten człowiek oddalił się od Boga i skończył tragicznie. Znaczy, sam koniec nie wiem, myślę, że się ocknął, tak jak w tym śnie zobaczyłem, ale naprawdę stracił praktycznie wszystko. I później, kiedy obudziłem się, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat tego snu, to od razu mi przyszedł ten fragment tutaj, że po prostu diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I od razu Bóg mi pokazał, że my nie możemy dopuścić do tego, aby
dać możliwość temu wężowi nas w jakiś, znaczy pobudzić go, czy jak gdyby dawać przystęp temu wężowi, czyli diabłu, do tego, żeby on nas atakował, żeby on nas owładnął. I to pokazał mi przede wszystkim na troski, na jakieś użalanie się nad sobą, na jakieś narzekanie. Wiecie, ja powiem szczerze, jak to zobaczyłem, ja to oczywiście do samego siebie przede wszystkim biorę, dlatego, że zauważyłem, że ten mój stan, taki jakim ja przeżywałem, to właśnie był atak diabelski, takiego przygnębienia. I moje ciało źle się czuło w ten sposób. I ja wiedziałem, co mam zrobić. Po prostu mam się sprzeciwić temu, mam tego nie przyjmować. Wiedziałem, że mam się sprzeciwić. I wtedy jeszcze zobaczyłem tutaj, przeciwstawcie się komu? Diabłu. Przeciwstawcie się mu, diabłu. No, na nowo znowu zrozumiałem, że po prostu w Ewangelii Marka pisze w 16 rozdziale, że my jako wierzący będziemy się przeciwstawiać demonom, tak? Demony wypędzać i tak dalej. A tu zobaczyłem coś jeszcze więcej, że to nie jest jakiś demon, ale to samemu diabłu się możemy przeciwstawić. Zrozumiałem, jaką niesamowitą Bóg nam dał moc i autorytet, żeby się sprzeciwstawić po prostu samemu diabłu, który nas chce zniszczyć, który nas chce pognębić, który te myśli nam daje takie negatywne. I kochani, przypomniał mi się również ten fragment, kiedy Pan Jezus był zaatakowany przez diabła poprzez Piotra. Piotr mówi: Jezu, ulituj się nad sobą, nie przyjdzie to nad tobą. A Jezus mu powiedział: absolutnie, Piotrze, idź precz ode mnie, szatanie, albowiem nie myślisz o tym, co Boże, a myślisz o tym, co ludzkie. Pan Jezus nie miał zamiaru się litować nad swoim położeniem, nad tym, co miał przejść, współczuć sobie, ale miał po prostu, wiedział, że takie litowanie się nad sobą to jest po prostu takie diabelska strzała. I kochani, właśnie w tym kontekście, jak gdyby zostało mi to pokazane, że my po pierwsze nie możemy diabłu dawać przystępu poprzez jakiegokolwiek takie negatywne myśli, troski, zamartwianie się o swoje życie, o swoje problemy, bo popadniemy po prostu w jego sidła i on nas pochłonie. To wszystko nas może pochłonąć. A po drugie, Bóg pokazał mi w tym fragmencie, że my mamy naprawdę moc. Jeżeli jesteśmy blisko Pana, to powinniśmy być świadomi, że mamy moc. Mocni wierzą, możemy się przeciwstawić diabłu i on ucieknie od nas, tak jak jest powiedziane. On ucieknie od nas. Kochani, to jest niesamowite, że Bóg nas do tego właśnie wzywa, żebyśmy korzystali z tego Jego autorytetu, ale musimy być blisko Niego, tak jak pastor powiedział, zakorzenieni w Nim, abyśmy mogli być zakorzenieni w Nim, ugruntowani w Nim, żebyśmy byli tymi, którzy mamy społeczność bliską, że Pan Jezus jest naszym domownikiem. I wtedy jako mocni wierzę możemy się przeciwstawić. W oryginale tutaj pisze, że słowo przeciwstawcie się dokładnie oznacza ryknij na diabła, ryknij na diabła. Czyli to nie jest takie coś, wiesz, dobrze by było jakbyś sobie poszedł, tylko po prostu ryknij na diabła. Tak jak pewna kobieta, która na dworcu, na peronie miała zamiar jechać pociągiem, ale nagle zauważyła, że piesek przyleciał do niej i po prostu chciał też, to był jej piesek, który jakoś za nią biegł i chciał z nią koniecznie jechać, a ona nie chciała, bo tego nie było w jej planie i w końcu prosiła, nic nie pomogło, aż w końcu rykła na niego i ten pies skulił ogon i poszedł w drugą stronę. I ktoś tak powiedział wtedy: tak się robi z diabłem. Mamy ryknąć na diabła, nie patyczkować się, po prostu nie mamy się bawić, nie mamy się po prostu dawać przystępu, ale mamy przeciwstawiać się. I wierzę, że jeżeli my poddamy się Bogu, tak jak tu w tym słowie było powiedziane, poddajmy się Bogu i kiedy uznamy, że On jest
nad nami, że ma rękę wyciągniętą z błogosławieństwami. Tylko wtedy, kiedy się uniżymy przed Nim, te Jego błogosławieństwa na nas spłyną i wtedy możemy naprawdę sprzeciwstawiać się tym wszystkim diabelskim myślom.